Cześć, ja jestem Sarczy, witam was serdecznie w kolejnym, 9. już odcinku naszej pobocznej serii Zagrajmy w Mario Tennis Ultra Smash. No i dzisiaj zakończymy już sobie tryb Knockout Challenge, bo jak pamiętacie, zostało mi już tylko 5 meczów do rozegrania tutaj, więc mam nadzieję, że uwiniemy się w ramach tego jednego odcinka i będziemy mieli ten taki, myślę, główny tryb dla jednego gracza za sobą. No, przede mną Bowser Junior. On tutaj korzysta z tego swojego dziwnego, latającego pojazdu i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Strasznie nie lubię tego kortu wodnego. Ach, już kurde, na początek oberwałem. Straciłem pierwszy punkt. Nie lubię tego kortu wodnego, bo tutaj właśnie postać się tak ślizga strasznie i ciężko to opanować momentami. Zwłaszcza, kiedy chcecie sobie naładować uderzenie i uderzyć mocniej. A kiedy jeszcze, kurde... No i pięknie. Kiedy jeszcze przeciwnik wykonuje takie podkręcone uderzenia, tak jak przed chwilą to zrobił, to już w ogóle to wyprowadza mnie z równowagi. No, chciałem zabrać grzybka. Dobra, dopiero teraz. Chciałem zabrać grzybka, ale musiałem jeszcze odbić piłkę. Kurczę, on też się niestety powiększył, a szkoda, bo liczyłem na to... Jest! Udało się. Liczyłem na to, że uda mi się właśnie jeszcze go... pokonać zanim zdąży się powiększyć, no ale i tak nie jest najgorzej. No, może teraz? Kurde, trochę byłem w złej pozycji, żeby uderzyć mocniej. Ale to jest właśnie to, co też mówiłem o tym wodnym korcie, że... Kurde! Źle byłem ustawiony i trafił mnie. No a wtedy oczywiście też tracimy niestety punkt. No ale dobra, próbujemy w takim razie dalej. I teraz też, kurde! Ładowałem uderzenie i jednocześnie Donkey Kong szedł tak w jedną stronę. Trzeba uważać, żeby nie wyszedł poza ten obszar, gdzie piłeczka leci. No może teraz? Kurde, za lekko. Teraz? Też nie zdążyłem dobiec, bo właśnie na tym wodnym korcie się strasznie tak wolno idzie. No. A i ten lob był niepotrzebny, trochę był jednak... za daleko od siatki, żeby próbować lobować. No ale dobra. Sytuacja nie jest za ciekawa niestety, jak sami mogliście zauważyć. 4 do 1. No. Kurde. Właśnie nie mam nawet czasu, żeby się odpowiednio ustawić. I wtedy uderzyć w taki sposób, żeby... on już nie miał szans tego odbić. No może teraz, chociaż on się powiększył. Nie, źle, źle. Niepotrzebnie się wybijałem. No, dobrze, jak się już nie uda uderzyć tak, żeby ominęła piłeczka naszego przeciwnika, to przynajmniej próbujmy trafić prosto w niego. Zwłaszcza jeśli jest właśnie w powiększonej wersji, to wtedy jest to łatwiejsze. Dobra, za chwilę ja się pomniejszę. No i właśnie, i tego się obawiałem. Bo to jest najgorsze, kiedy właśnie próbujemy uderzać, kiedy właśnie nasza postać się pomniejsza, bo możemy w ten właśnie sposób, jak przed chwilą... Jest! W ten właśnie sposób, jak przed chwilą ominąć piłeczkę. Kurde, najwyższa pora, żeby zacząć nadrabiać straty, bo... przed chwilą było 5 do 2, teraz 5 do 3. Jeszcze... dwa wygrane... punkty i mój przeciwnik wygrywa w ogóle. Więc teraz muszę mieć naprawdę świetną serię. Ach, też niepotrzebnie ten lob jednak. No kurde, i teraz będzie ciężko, bo jeszcze będę musiał się bronić przed jego powiększoną wersją. No ale próbujemy. Trochę podkręconych piłeczek, ale to też wiele teraz nie da. On, kurde, całą szerokość kortu obejmuje swoim zasięgiem, ale na szczęście teraz będę miał szansę może. No, jest, udało się. Kurde, coś niesamowitego, 5 do 4. Powolutku wracamy do gry, może jeszcze uda się to nadrobić, kto wie. Kurde, liczyłem na to, że teraz się uda, ale dobra. Co się odwlecze, to nie uciecze i mamy remis, 5 do 5. Kurde, już przecież przegrywałem 5 do 2. Jak ja uwielbiam takie powroty. Gorzej, kiedy przeciwnikowi uda się tyle nadrobić, ale jeśli mi, no to jest super. Zaraz się pomniejszę. Dobra, akurat teraz w
lepszym momencie niż wcześniej. Nie chcę teraz tego zepsuć, kurczę, no. No, może podkręcona? Aj, dobrze, dobrze. Pięknie. I właśnie od tej podkręconej piłeczki się zaczęło. Wyprowadziło go to z równowagi i kurczę, mam piłkę meczową. Niesamowite. Tylko, że on trochę jest powiększony. Ale pięknie to, kurde, było zrobione. 4 punkty z rzędu wygrane. I oby teraz tylko postawić kropkę nad i. No. Próbować przede wszystkim przetrwać teraz, kiedy jestem mniejszy od niego. Dobra, przetrwałem i za chwilę ja będę miał grzybka powiększającego. No to uwaga, trzeba to skończyć. No, źle, źle, źle. Kurde, gdyby nie to, że byłem powiększony. Jezu, jak ja to wybroniłem. No nareszcie. Ależ to był mecz, no musicie przyznać, że naprawdę emocjonujący strasznie, kurczę. Z poziomu 5 do 2 wygrałem na 7 do 5, tak? Jak rozumiem. Niesamowite. No i mamy oczywiście monety w nagrodę. Lecimy w takim razie dalej do kolejnego przeciwnika. Kto to tym razem będzie? Okej, Rosalina. W takim razie zobaczymy, co nasza Rosalina ma do zaoferowania, ale przynajmniej teraz, chociaż kurczę, to jest znowu kort piaszczysty, on też nie jest za ciekawy. Prawdę mówiąc, to też go bardzo nie lubię, bo tutaj piłeczka też się odbija w taki charakterystyczny sposób, który może mocno zmylić. Jak to zresztą na piasku, tak? Ale najważniejsze to teraz na początek nie stracić za dużo, tak jak to zrobiłem wcześniej. Aj! Jest, jeszcze się wybroniłem. Powiększona wersja. No kurde! Jakim cudem? Ale to właśnie jest ten piaszczysty kort, słuchajcie. Właśnie na normalnym korcie piłeczka by się odbiła wyżej, a tutaj... Oj, niedobrze, niedobrze. Kurde! Tutaj się piłeczka strasznie właśnie czasem tak króciutko odbija. I wtedy jest ciężko już wybronić to. A jeszcze dodatkowo mi wtedy zmyliło to, że się powiększyłem. Dobra, teraz przynajmniej 2 do 1. Najważniejsze to nie dać się wyprzedzić na zbyt wiele punktów. Bo może być naprawdę nieciekawie. No. Pamiętajmy, no to są ostatnie już mecze w tym trybie, więc tutaj już poziom trudności jest na najwyższym poziomie. To już są najtrudniejsze takie pojedynki. Początek trybu Knockout Challenge był naprawdę prościutki, teraz jest już naprawdę bardzo trudno. I nie można żadnych głupich błędów popełniać. Kurde, źle to zrobiłem, ale dobra, udało się. Jest, ładnie. Wreszcie mi się udała taka podkręcona piłeczka, że udało się ją skutecznie wykorzystać, aby rzeczywiście ominęła naszego przeciwnika. Dobra, na szczęście nie straciłem teraz, ale kurde. Ależ jest irytujący ten piaszczysty kort, muszę wam powiedzieć. No strasznie się ta piłeczka zatrzymuje i przez to właśnie ciężko jest wyczuć, gdzie ona poleci. Dlatego właśnie tak później dorzucam się do tej piłeczki, a wtedy już jestem idealnie wystawiony na mocny atak mojego rywala, w tym przypadku rywalki. No, kurde, liczyłem na to, że teraz będzie mocne uderzenie i że to wystarczy, ale nie za bardzo. Zaraz się znowu pomniejszę, uwaga. Dobra. Nie! Kurde, i to już będzie koniec. No właśnie. Już tutaj nie miałem szans, zwłaszcza, że ona jeszcze była w tej powiększonej wersji. No to nie było szans, żeby do tego dobiec. No i niestety, przegrywam 4 do 2, więc znowu jest, kurczę, taka nieciekawa sytuacja. No nie!
I patrzcie, powtórka tego, co było wcześniej. Też wtedy przegrywałem 5-2. Tylko czy uda się drugi raz z rzędu to samo powtórzyć? Chyba nie. Kurde, już Rosalina w tym momencie będzie miała piłkę meczową. Więc to już jest dla mnie sytuacja tragiczna. Ale oczywiście się nie poddajemy. Do samego końca walczymy. Nie. I znowu dało sobie znać to, jak działa ten piaszczysty kord. Też ta piłeczka tak poleciała, że nie byłem w stanie jej odbić już. No i co? I w tym momencie, kiedy przegrywamy w trybie Knockout Challenge, to można zrobić coś takiego, że możemy sobie zrestartować nasz meczyk. Znaczy nasz postęp. Tutaj po prostu wydajemy 1800 punktów, no i będę musiał spróbować ponownie. Ja wrócę do was może po cięciu, do takiego momentu, jak już będę pod koniec tego kolejnego już pojedynku z Rosaliną. Ajajaj, kurde, i powiem wam, że jestem teraz właśnie w trakcie tego drugiego meczu i patrzcie, no 6-3 przegrywam i wiele wskazuje na to, że znowu przegram ten mecz. Będę musiał po raz kolejny wydać monety, żeby móc zrestartować, żeby móc wznowić swoje postępy. No i niestety. Kurde. No najtrudniej, jak do tej pory mi się walczy z tą Rosaliną. Dobra, w takim razie jeszcze raz powtórzę, za chwilę do was wracam. Kurde, i znowu. Identyczna sytuacja jak poprzednio. Też 6-3 mamy. No ale jako, że jest to taki moment, że mamy końcówkę, to właśnie się z wami witam z powrotem. No próbujmy, próbujmy jednak to mimo wszystko nadrobić. Kurczę, no. Jakaś tragedia. No po prostu cudownie, no. Znowu mi załatwiła tym samym uderzeniem. No to muszę próbować raz jeszcze w takim razie. No. Kurde. W tym momencie się z wami może powitam, bo mam taką teraz miniserię, to znaczy 2 punkty bodajże z rzędu udało mi się uzyskać, bo już chyba przegrywałem 5-0, z tego co pamiętam. Jejku, pięknie, 5-3. Dobra, jeszcze raz. Może się uda to teraz nadrobić. Jakaś cudowna seria i będzie okej. Kurczę, to jest najgorsze. Ale to jest właśnie wina tego kortu piaszczystego, że... No i znowu, kurde, znowu ta piłeczka tak poleciała, że nawet nie odbiła się za wysoko i od razu straciłem punkt. Chciałbym teraz się naprawdę popisać ojejku, fantastyczną serią. Ale niestety, to mi nie będzie dane. Będę musiał powtórzyć to spotkanie raz jeszcze. Sporo tutaj monet muszę wydać, niestety. No niewiarygodne, który to już jest mecz? Ojejku. Już na sam koniec się z wami tutaj witam, no ale znowu muszę powtórzyć, niestety. Ja tak pokazuję wam te wszystkie... Ojejku, no naprawdę 6-3. Ja tak pokazuję wam te wszystkie moje porażki, żeby też... Po prostu pięknie. Przegrałem. Żebyście też zobaczyli, że na końcu jest naprawdę trudno. I muszę jeszcze raz powtórzyć. Już nie wiem, czy 5. czy 6. raz. Nieważne, ale spróbujmy raz jeszcze. No nie, no i znowu, kurde! Ile można? Już mam tego serdecznie dość, naprawdę. Rosalina będzie mi się tutaj śniła po nocach chyba. Jejku, jeszcze raz muszę w takim razie spróbować, nie ma innej opcji. Nie, kurde, i znowu będzie, no właśnie, i znowu będzie przegrany, a patrzcie, miałem już 5-5.
No ale dobra, piłka meczowa dla Rosaliny. Jeszcze przecież mogę to nadrobić. Bo zaraz się pomniejszę. Kurde, no żeby teraz się wreszcie udało. Ojejku, naprawdę? Naprawdę? Kurde, teraz było najbliżej tego zwycięstwa. Ale trzeba powtórzyć raz jeszcze, no sami widzicie. Więc za chwilę do was wracam. Ojejku, no to teraz błąd. I patrzcie tylko na to, 6 do 1. Ale też wam pokazuję tą końcóweczkę, pewnie też to przegram. Już teraz trudno spodziewać się, że to nadrobię. No właśnie. Ale chcę wam pokazać każdą porażkę, żeby było widoczne właśnie, jak ciężkie są to mecze tutaj. No to jeszcze raz muszę spróbować, już nie wiem nawet który. No, udało się. 6 do 5. Znowu jest, kurczę, taka nieciekawa sytuacja, ale mimo wszystko nadrabiam, nadrabiam. Ale powiem wam, że jeśli mi się teraz nie uda, to już będę miał chwilowo dość i po prostu muszę sobie zrobić przerwę wtedy. Bo już, kurde, chyba ponad 40 minut nagrywam ten odcinek, no i kurczę. I znowu przegrałem. Nie, nie, ja muszę sobie teraz zrobić przerwę, bo już powiem wam, że frustracja się we mnie zbiera coraz większa. Dlatego powrócę do tej rozgrywki za jakiś czas, a do was wrócę po prostu po szybkim cięciu i tyle. Do usłyszenia. No i witam was, słuchajcie, z powrotem. Faktycznie sobie zrobiłem dłuższą przerwę od Mario Tennis Ultra Smash. No i jeszcze raz odpalamy tryb Knockout Challenge i spróbujemy. Mam nadzieję, że wreszcie pokonać tą Rosalinę, bo kurczę, nie wiem, już nie liczyłem ile razy z nią wcześniej toczyłem ten pojedynek, ale było na pewno tego sporo. I jeszcze z żadnym przeciwnikiem nie przyszło mi się tyle razy mierzyć, a tutaj coś po prostu tragicznego, naprawdę. No i w każdym razie teraz spróbuję trochę mniej gadać też, bo już się przekonałem... Pięknie! Dobry początek. Już się przekonałem, że naprawdę tutaj trzeba dużo koncentracji, żeby niczego nie zepsuć. A i teraz błąd. Ale dobra, udało się wybronić, na szczęście. Kurde! I właśnie to, czego najbardziej nie lubię w tym pieszczystym korcie, czyli właśnie te piłeczki, które tak od razu opadają. I proszę. Dlatego właśnie tak często nadziewam się na takie uderzenia. Na szczęście mnie teraz uratowało, że jestem w powiększonej wersji. Dawaj, wykończ już ją. Tak jest, pięknie. 2 do 1. Przynajmniej mam teraz taką sytuację, że cały czas prowadzę, albo ewentualnie remisuję. Bo wtedy, jak poprzednio grałem, to jednak było z tym ciężko. Pięknie. No, właśnie próbowałem, kurczę, teraz wykorzystać ten piaszczysty kort. Mogłem to robić, kurczę, wcześniej. I takimi właśnie uderzeniami załatwić tutaj Rosalinę, myślę, że można. Chociaż też oczywiście... Aj. Też oczywiście nie zawsze coś takiego zdaje egzamin, więc nie mogę tego nadużywać. Ale od czasu do czasu trzeba spróbować. Kurde. Tego już nie było szans niestety wybronić. No, ale dobra. Lecimy dalej. Kurczę, no i patrzcie, i cała przewaga to wszystko na nic, bo mamy znowu remis, 3 do 3. No, może teraz, kurczę. Teraz, teraz, teraz! Tak jest, no właśnie, i wykorzystywać takie momenty, zwłaszcza kiedy jestem w tej powiększonej wersji. No to może nie będzie najgorzej jeszcze, ale ona też się za chwilę powiększy i będzie za chwilę odwrócenie sytuacji. Wcale tak świetnie to nie będzie. No ale dobra, mimo wszystko i tak jest lepiej niż przy poprzednich podejściach. Chwilę się pomniejszę, no ale dobra, tym razem na szczęście nie straciłem przez to punktu. I kurczę, widzicie? Znowu.
Znowu wykorzystałem to uderzenie z tą taką białą smugą, czy szarą smugą. I wtedy właśnie na tym pieszczystym korcie to świetnie zdaje egzamin. Tak, wybroniła to. Kurczę, ależ teraz błąd zrobiłem. Nie dość, że źle właśnie uderzyłem tą piłeczkę. Kurczę, teraz przeleciała jeszcze obok mnie. Pięknie! No to teraz na odwrót. Jak nie te takie uderzenie z białą smugą, to z kolei teraz próbowałem przelobować i wykorzystałem to, że była przy siatce. Nie no, słuchajcie, ja to... Kurde! Znowu te uderzenie takie... strasznie niebezpieczne. Ale kurde, muszę to teraz wykorzystać, muszę to wygrać. Tym bardziej, że mam powiększonego Donkey Konga. Nie. Naprawdę chcę już to mieć na sobą, kurczę no. No nareszcie! No nareszcie, ojejku. Nie wierzę w to po prostu. Wcześniej się tyle z nią męczyłem, a teraz jak odpaliłem grę po dłuższej przerwie, no to nagle wygrywam za pierwszym razem. To jest właśnie to, że czasem trzeba po prostu sobie zrobić przerwę, bo już człowiek jest sfrustrowany częściowo tymi porażkami. No i później jak się podchodzi z taką świeżą głową, no to daje się radę i można wygrać od razu. Też nauczony zresztą doświadczeniem. Ale naprawdę... tym razem Mario, ale jak dotąd potyczka z Rosaliną była najtrudniejsza ze wszystkich. Najbardziej się obawiam, prawdę mówiąc, walki... znaczy walki, pojedynku ostatniego. Z bossem, bo to będzie pewnie najtrudniejsze. Ale zobaczymy. Na razie niech będzie Mario. Czyli taka bardzo wyważona postać, ona... nie... ojejej... kurde. Ona nie wyróżnia się w jakiejś statystyce szczególnie, tylko ma wszystkie statystyki na takim równym, dość przeciętnym, ale jednak równym poziomie. Dobra. Mam nadzieję, że kurde teraz już nie będzie tyle powtórek, bo szczerze wam powiem... dobra. Szczerze wam powiem, że ja nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Nawet mimo, że robiłem te cięcia, kiedy powtarzałem pojedynki z Rosaliną. To mimo wszystko tamte ostatnie jakieś sekundy czy minuty tych meczów wam pokazywałem. Więc trochę to potrwa. Dobra, żeby wam te wszystkie porażki pokazać, ale zależy mi na tym, żeby wam wszystkie porażki pokazać. Żeby też było widoczne, że Mario Tennis to wcale nie jest taka prosta gra na tych najwyższych poziomach trudności. I można mieć problemy. Chociaż ta moja potyczka pod koniec pokazała po tej przerwie, że czasem naprawdę wystarczy sobie zrobić przerwę i można wygrać już bez takich problemów. Wtedy chyba jak pierwszy raz grałem, to miałem zły dzień i tyle. Kurczę, źle! No już tego nie dało się wybronić. 2-2, no nadal nie jest najgorzej. Nadal można to wygrać, więc spokojnie. A, ten już się nie dał nabrać. Gdyby to był pieszczysty kort, to kto wie, ale na takim korcie już te... ojej, już te piłeczki adresowane tak blisko siatki nie najlepiej akurat się spisują, chociaż nie zawsze oczywiście. Nie! I właśnie, on teraz to wykorzystał i proszę. No, sytuacja się robi powolutku nieciekawa, bo już 4-2 to nie jest taki dobry stan, szczerze mówiąc. Trochę podkręconych piłek, no i proszę! Właśnie, czasem jak są te podkręcone piłki, takie naprawdę mocno podkręcone przy tych niebieskich polach, to później często się zdarza, że nasz przeciwnik się zachwieje i wtedy można już go dobić tylko takim mocnym uderzeniem. Nie, teraz się będę pomniejszał. No i kurde! To jest coś, czego najbardziej nie lubię, kiedy postać się pomniejszy w momencie, jak już uderzamy. No to właśnie wtedy nie mamy na to wpływu i nasza postać po prostu
Kurde. Po prostu leci gdzieś na bok. Jak ja to jeszcze wybroniłem, to nie mam pojęcia. Kurde, widzieliście to? Zdaje się, że ten kort ma chyba jakąś właściwość, że bardziej się piłeczka odbija i teraz właśnie to zostało wykorzystane. Nie dobiegnę, nie dobiegnę. Może jednak? Jest, nareszcie. Ale to i tak jest naprawdę jeszcze nieciekawie, bo 6 do 4. On ma cały czas piłkę meczową. Wystarczy, że przegrywam jedną piłeczkę, to wtedy przegrywam cały mecz. I będzie kolejna powtórka. Jeszcze on się teraz powiększy. Ja się pomniejszyłem chyba. No właśnie. Dobra, na razie to przetrwajmy. Nie! O kurde! Właśnie tego się obawiałem, że wykorzysta takie właśnie uderzenie. No i niestety. Czyli pojedynek z Mario też będę musiał powtórzyć. Mam nadzieję, że nie tyle razy, co z Rosaliną. No ale tutaj również będę musiał wydać właśnie swoje monety na to, aby powtórzyć. Proszę bardzo. 1900 tym razem monet, bo już to jest dalszy etap trybu Knockout Challenge. No i za chwilę do was wracam już na takim końcowym etapie następnego meczu. Mam nadzieję, że już takiego wygranego meczu, ale zobaczymy. Bardzo ładnie. No to myślę, że mogę się z wami już powitać z powrotem, jako że mamy wynik 5 do 2, więc jest spora szansa, że teraz już za drugim razem uda się Mario pokonać. Mam nadzieję, że nie będę tutaj miał jakiejś fatalnej teraz serii, żeby kilka punktów z rzędu stracić. Bardzo dobrze. Przede mną zatem piłka meczowa. Skupmy się, aby już to teraz od razu wygrać. I tak to się właśnie robi. Dobra, teraz właśnie udało mi się uderzyć tym takim rodzajem uderzenia, który właśnie jest dobry wtedy, kiedy przeciwnik jest daleko od siatki. I faktycznie teraz też to się udało. No i muszę powiedzieć, że kiedy zagrałem sobie właśnie ten mecz już bez komentowania, to dużo jakoś sprawniej to poszło. No ale to jest normalka. No i dobra, słuchajcie, przede mną ostatni pojedynek. Końcowy boss trybu Knockout Challenge. Proszę bardzo. Jak widzicie, jest to Bowser w takiej formie kościotrupa. No i jak to bywa w trakcie walk z bossami, on będzie przez cały czas powiększony, więc to będzie naprawdę trudne, ale bardzo ładnie. Zaczynamy od body shot, czyli trafienie prosto w niego, więc wygrywam. No i jest to ten kord, trochę nielubiany też przeze mnie, który ciągle zmienia. O nie! Którego połówki ciągle zmieniają swoje właściwości przy odpowiednio mocnych uderzeniach. Zobaczymy, zobaczymy jak na pójdzie. Na pewno nie będzie łatwo. Teraz trzeba to wykorzystać. Nie no, te uderzenia nie za bardzo tutaj zdadzą egzamin. Myślę, że prędzej trzeba próbować... Kurde. Myślę, że prędzej trzeba próbować jakoś uderzać w niego właśnie, bo ciężko będzie uderzyć piłeczkę tak, żeby go ominęła. Ale jakby tak właśnie body shot zastosować, tylko że to oczywiście nie jest takie proste, jak się może wydawać w teorii, ale bardzo ładnie. Proszę bardzo, kolejny punkt zdobyty w ten właśnie sposób. I muszę właśnie chyba rozgrywać ten mecz tak, że oczywiście atakować wtedy, kiedy jestem powiększony, a kiedy znowu będzie ten mniejszy, starać się raczej defensywnie grać, przede wszystkim odbijać te piłeczki i czekać na swojego tego grzybka powiększającego. No nie! Patrzcie, w ostatniej chwili się zmienił kord. A nie, 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 nie. Pięknie.
Zmienił się kort na ten, który odbija piłeczki. Teraz już trochę znowu inny. No, może teraz? Niestety za lekko, kurde. Aj. Trochę mnie to przelobowało. Nieoczekiwanie. No, ale nadal nie ma jeszcze jakiejś zdecydowanej przewagi ze strony mojego przeciwnika. Muszę wam powiedzieć, że miałem, kurczę, defensywnie grać teraz, ale nie mogę się powstrzymać i atakuję. I jestem teraz powiększony, więc może spróbujemy teraz. Ojejku, co ja zrobiłem? Źle. Pięknie. No proszę, nie sądziłem, że go to ominie, a tutaj udało się. Czyli wyrównaliśmy. 3-3, ależ to będzie, kurczę, zacięty pojedynek. Chociaż szczerze mówiąc nie nastawiam się na to, że uda mi się pokonać tego Bowsera za pierwszym razem, bo to będzie bardzo ciężkie. Kurde, ale już teraz ofensywnie idę. Znowu się pomniejszyłem, niestety. Ile można? No! Kolejny body shot, proszę bardzo. No w ten sposób najlepiej tutaj wykorzystywać właśnie możliwość wygrania danego punktu. Ale to też nie jest takie proste. Kurde, myślałem, że znowu go tak uderzyłem, ale jednak odbił. Jest! 5-3 i czwarty punkt zdobyty właśnie poprzez to uderzenie prosto Bowsera. Kurde, jestem na dobrej drodze. Naprawdę nie spodziewałem się. Ach, no to teraz on mnie trafił, no. 5-4. A już było tak pięknie. No ale nadal jest ładnie, bo nadal wygrywamy. Jeszcze 2 punkty. Dobra. Kurde, coś niesamowitego, no. Ładnie go tutaj obijam. I oby tak tylko dalej. Piłka meczowa dla mnie. Kurde, myślałem, że teraz się uda. Leć, leć, leć. No teraz! Kurde, nawet to obronił, ależ była teraz szansa niesamowita. Ale za chwilę będę miał grzybka. Bardzo dobrze. Zakończmy to wreszcie. No dawaj, kurde! Jest! No to poproszę teraz o fanfary, bo właśnie zakończyliśmy tryb Knockout Challenge. Bardzo fajnie. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że uda się tego Bowsera pokonać właśnie za pierwszym razem. Pomyśleć, że taka Rosalina, kurczę, sprawiła mi najwięcej problemów. No ale tak to już bywa. Najważniejsze, że mamy to i wreszcie jest tryb Knockout Challenge zaliczony. Zobaczymy, czy będą jakieś napisy końcowe. Czy nie za bardzo? 2000 monet w nagrodę. I proszę, mamy odblokowany nowy poziom trudności, czyli Pro, za wygranie 30 meczów w trybie Knockout Challenge. Okej, czyli tak jak myślałem, będą końcowe napisy, bo no jakby nie patrzeć, tryb Knockout Challenge jest takim głównym trybem dla jednego gracza w tej grze, więc można powiedzieć, że właśnie ukończyliśmy taki najważniejszy tryb. Aczkolwiek to jeszcze nie jest ostatni odcinek tej serii. Ostatnim będzie kolejny, 10. materiał, dlatego że właśnie w tym 10. odcinku chcę się skupić na takim podsumowaniu, a poza tym chcę wam pokazać jeszcze trochę... Chociaż parę, nie wiem, 2-3 mecze, zobaczymy jeszcze ile nam zajmą, ale chociaż jakieś mecze jeszcze chcę wam pojedyncze pokazać na różnych kortach i oprócz tego fajnie by było też odblokować sobie te wszystkie nagrody.
jakie są do odblokowania. Niektóre można je oczywiście odblokowywać wypełniając jakieś tam wymagania, na przykład wygrywając tryb Knockout Challenge każdą postacią, ale można też wykupić sobie te wszystkie nagrody, po prostu wydając odpowiednią ilość monet, a z tego co patrzyłem, to mniej więcej mam odpowiednią ilość monet, żeby to wykupić, więc właśnie takim fajnym akcentem w kolejnym odcinku myślę, że sobie tą serię zakończymy, no i postaram się, żebyście tym razem nie musieli tak długo czekać na następny odcinek. Oczywiście jeszcze raz przypominam, że jest to seria poboczna, a taka seria nigdy nie ma jakichś ustalonych odstępów pomiędzy odcinkami. Niemniej jednak postaram się, abyście na ten odcinek kolejny i ostatni zarazem nie musieli już właśnie zbyt długo czekać. Wtedy też podsumuję samą grę, a także właśnie pokażę wam wszystkie rzeczy, jakie udało mi się, a właściwie jakie uda mi się odblokować. To będzie właściwie wszystko, co można w tej grze odblokować, więc takim, myślę, miłym akcentem całą serię uda się również zakończyć. Ja póki co się z wami żegnam, dajcie znać, jak się wam podobały te końcowe mecze, no bo trzeba przyznać, że były naprawdę wymagające, bardzo trudne, ale najważniejsze, że się udało je wygrać. Zobaczymy, jak będzie w tym kolejnym odcinku. Pewnie też spróbuję sobie rozegrać mecz na tym poziomie trudności Pro, który podejrzewam, że odpowiada mniej więcej temu, co właśnie było w tych ostatnich meczach, ale jeszcze zobaczymy. Na razie to wszystko. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnym, a zarazem ostatnim już odcinku naszej serii. Zagrajmy w Mario Tennis Ultra Smash. Cześć!